W naszym studiu kolejni goście. Pani Barbara Broers, położna z Opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Jest z nami także pani Jolanta Zmarlak. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, panie tutaj przyniosły pewnego rodzaju instrumentarium ze sobą. Chcieliśmy w naszym programie, dzięki uprzejmości pani, opowiedzieć o ważnej sprawie, jeżeli chodzi właśnie o dzieci, które właśnie... Dzieci, które nie mogą być w sposób naturalny karmione piersią. Ja w sposób zaczepny o poranku powiedziałam, że o biuście będzie, ale tak, niekoniecznie o biuście. O banku, niezwykle ważnym banku mleka, który powstaje właśnie w województwie opolskim, mało tego w Opolu. Czyli i są najniższe stopy procentowe i generalnie nie ma oprocentowania. Nie ma w ogóle oprocentowania, bo gratis jest. Ale lokaty są wyjątkowo cenne. Dokładnie. Tak, bardzo cenne, ponieważ jako bank, jako instytucja kojarzy nam się, tam deponujemy coś bardzo cennego. Nasz bank też jest bardzo cenny. Nasze sejfy to są zamrażalniki, w których zbieramy mleczko kobiet, naszych dawczyń. Czyli depozyt bezcenny. Bezcenny. Mleko kobiece jest u nas uważane jako lek i powinien być w społeczeństwie uważany jako lek, ponieważ dzięki naszym dawczyniom jesteśmy w stanie po oczywiście procesie pasteryzacji, przygotowywania do dalszej podaży ratować życie, tak? Ratować życie noworodkom. Ale dlaczego tak się spinacie i to mleko tak koniecznie chcecie pozyskać? Przecież mamy taki repertuar mlek różnego rodzaju na półkach. I na półkach, które możemy kupić w supermarkecie, w aptece, ale myślę, że również bardzo specjalistyczne. I są bardzo, bardzo proste w przygotowaniu, bardzo, prawda? I bardzo, odrobina wody najczęściej i to ciepłe. Do buteleczki, wstrząsnąć przed użyciem i podać. Tyle zachodu. Ja jako doradca laktacyjny w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rozszerzam tą wiedzę mam, aby one stały się kompetentne. Natomiast również przekazuję wiedzę, jeżeli nie posiadają, jak cennym pokarmem matki jest ono dla dziecka. Więc trzeba wiedzieć, że pokarm mamy zawiera bardzo wiele cennych ciał odpornościowych, których nie ma w mieszance sztucznej. Zawiera laktoferynę, której nie ma w mieszance sztucznej. Zawiera oczywiście ostatnio wykryte komórki macierzyste, których nie ma w mieszance sztucznej. Zawiera ciało odpornościowe, immunoglobuliny sekrecyjne, które nie ma w mieszankach sztucznych. Nie potrafimy ich stworzyć po prostu, tak syntetycznie. Nie można ich stworzyć sztucznie, syntetycznie, dlatego on jest tak bardzo ważny i cenny. Bo to, co przyniosłyście, to nie jest wytwórnia mleka. To nie jest wytwórnia mleka. Kobieta, która staje się matką, kobieta, która urodzi dziecko, ona nabywa nowe kompetencje. I my te kompetencje w tej kobiecie musimy wzmocnić. Musimy również jej przekazać informacje, jeżeli jestem doradcą obecnym w oddziale, że ona jako kobieta stała się również matką i jest kompetentna. Jeżeli tego pokarmu nie posiada w chwili obecnej, na pewno w momencie, kiedy będzie przystawiała dziecko do piersi, będzie ten pokarm miała. Mamy również sprzęt, który pomaga, aby ta kobieta, która w tej chwili czuje się w jakiejś niedyspozycji, również, żeby ją wspierać i my jako osoby, i sprzęt, który posiadamy, również pomagamy w tym celu, aby ta kobieta wierzyła w swoje kompetencje jako matka i również jako kobieta. Ale to jest niesamowite, że wracamy do wiedzy, która wydaje się oczywista. Ponieważ w czasach, kiedy nie było mieszanek, nie było też banków, tak? W momencie, kiedy matka nie mogła podać mleka dziecku, podawała go mamka. Prawda? Zawsze w jakiś sposób to mleko się organizowało, tak? To był taki bank naturalny, kobieta kobiecie. Oczywiście czytamy bardzo już dużo o tym aspekcie w naszej historii, tak? Nie potrzeba dużo patrzeć. Pójdziemy do pierwszego kościoła i tam widzimy, co widzimy. Widzimy Marię, co ona robi. Tak, ona karmi piersią swoje nowonarodzone dziecko. Rubens, tu artysta, pięknie, kształty rubensowskie. No, jego modelki. Także z tego też się wszystko wywozi. Pierwsze zapiski, jeśli chodzi o mamki, możemy już wyczytać w starożytności, tak? Faraoni. Każdy z nich miał mamkę. Mamki były bardzo dokładnie wybierane. Później w Cesarstwie Rzymskim zalecano mamki, które wywodziły się z Grecji.
uważano, że mamki powinny być piękne. Zresztą wybierali je naprawdę starannie. Miały być piękne, musiały znać parę języków, bo uważali, że ten noworodek który został karmiony przez mamkę, on wypija tą całą mądrość i urodę, tak. I to wcale nie było dalekie od prawdy. Słuchajcie, tutaj przyniosłyście różne sprzęty. No i czemu służą te sprzęty? Bo przed chwilą widziałyśmy obrazki, kiedy matka po prostu przystawia dziecko do piersi i jest w porządku. Opowiadała pani o historii, kiedy także było w porządku bez takich urządzeń. Czekaj, ja będę tak naprawdę domyślał się, do czego to wszystko służy. Dobrze, pozwolisz? Ponieważ panie są z banku mleka, tak? Aha. Z banku mleka. Normalnie jak idziesz do banku, to jest taka szybka, prawda? Tam ktoś siedzi, jakaś lada i tak dalej. To jest, bank. Ja wiem. Moim zdaniem to jest coś w rodzaju takiego wpłatomatu. Dobrze myślę, jeżeli chodzi inwestycja o to urządzenie? Inwestycja na całe życie w przyszłość. Czy to jest automat? Tomek pyta. Nie, no, w banku mleka wpłaca się inną walutę. To ja może zapytam wprost, czy to jest dojarka? Coś na kształt? Nie. A cóż to się... No bo jakoś to mleko trzeba pozyskać. Tak. Kobieta, która z różnych sytuacji zdrowotnych albo aktualnej, której się znalazła, urodziła dzieciątko, nie może karmić piersią albo również ma problemy laktacyjne. Bo trzeba wiedzieć, że kobiety karmią piersią i to, co widzimy właśnie na pięknych folderach i zdjęciach, to jest kobieta, która jest zadowolona, szczęśliwa z tego, że karmi piersią. Doradca laktacyjny również ma wielkie zadanie, jakim nazywamy problemy laktacyjne. I kobieta, która się zgłasza do doradcy laktacyjnego, ona chce być utwierdzona, że ona jest kompetentna, tak jak powiedziałam wcześniej, ale również, że ona znajdzie wsparcie i pomoc od osoby... Dobrze, ale skąd to mleko w waszym banku? To mleko w banku będziemy pozyskiwać od pań, które są dawczyniami i mamami karmiącymi. Za pomocą tych urządzeń? Za pomocą tych urządzeń. Czyli dobrze, które będą... są wpłatomaty. No dobrze, ja użyłam tego słowa i myślę, że też byłam blisko. Te panie, które mają już własne dziecko, karmią dziecko piersią, mają nadmiar pokarmu, mogą... Może pani pokazać, jak to działa? Tak, oczywiście. To jest urządzenie jako laktator elektryczny. Posiada dren i lejek z buteleczką, do którego będziemy zbierać pokarm. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, ponieważ jest wyświetlacz i jest włącznik. I ten włącznik po naciśnięciu i po regulacji siły ssania, w zależności od uczucia i doznań mamy, jest odciągany pokarm. Również ten laktator jest, jakbym powiedziała, bardzo inteligentny, ponieważ on w swoich funkcjach i w swoim zapisie na karcie ma funkcję do stymulacji, ma funkcję do odciągania. Więc te mamy, które przychodzą z problemem laktacyjnym, że mają bardzo mało pokarmu, a chciałyby uzyskać większą ilość, ponieważ dziecko rośnie i ma potrzeby swoje coraz większe, mogą stymulować. A te mamy, które mają bardzo dużo pokarmu, mają problem laktacyjny pod nazwą nawał pokarmu, zastój pokarmu, mogą odciągnąć nadmiar. Czy z dawstwem mleka jest tak samo jak z dawstwem krwi, czyli jest to honorowe i nieodpłatne? Tak, można jak najbardziej postawić znak równa się, ponieważ dając krew, dajemy życie. Dając mleko, dajemy też życie. Dajemy szansę przeżycia tym wcześniej urodzonym noworodkom. I nie jest odpłatne, nie powinno być odpłatne. To powinno iść od serca. Ja myślę, że to, że jesteście tutaj w Opolu, w Opolskim Szpitalu Położniczym, jest niezwykle ważne dla mam, które wracają do pracy. Ja to przeżyłam 8 lat temu, kiedy karmiłam swojego syna. Wróciłam do pracy, no i co się działo? Panie, które karmią, doskonale wiedzą, co się działo. Syna miałam kilkadziesiąt kilometrów stąd, a takie urządzenia, no i było z pożytkiem dla takiej kobiety, mamy wracającej do pracy i z pożytkiem dla maluszków, które na to mleko właśnie czekają. Tak. Jak najbardziej. A dużo jest takich dzieciaków? Potrzebujących? Tak. Potrzebujących dzieci, ponieważ ranking jest odnotowywany, znaczy nie ranking, jest statystyka dzieci przedwcześnie urodzonych i przeważnie stosujemy mleko z banku dla dzieci przedwcześnie urodzonych, dla noworodków urodzonych w ciężkim stanie, dlatego ten pokarm podajemy jako lek i takich dzieci rodzi się w naszym centrum również bardzo dużo ze statystyki. Nie podamy cyfr, ponieważ my go fizycznie nie prowadzimy. A jeśli nie ma tego mleka w banku, to co?
jeżeli nie ma banku mleka aktualnie naszym, to w tym momencie są banki patronackie, prawda? Mamy bank, jest w Rudzie Śląskiej, jest bank, który jest w Warszawie, jest bank, który jest w Toruniu. I ściągacie mleko z tamtych? Można, tak, można to mleko. Oczywiście bank, który jest w Warszawie, również jest otwarty na szpitale i na osoby, które potrzebują mleko dla wcześniaka, czyli po odpowiednim zapotrzebowaniu również z całej Polski, z Radomia nawet. A jakie jest zapotrzebowanie na mleko u nas w województwie? Mają panie mniej więcej taką orientację, ile tego mleka rocznie jest potrzebne i czy, jeżeli chodzi o kobiety, czy po prostu, czy jest na tyle dawczyń, że możecie każdego roku to zapotrzebowanie pokryć? Biorąc pod uwagę, że nasz bank mleka niedawno powstał. My tu naprawdę jesteśmy bardzo... Raczkujemy jeszcze. Nie można dokładnie powiedzieć, odpowiedzieć to pytanie. My się po prostu rozkręcamy. Zachęcamy mamy do tego, żeby dawczynie były otwarte i żeby jednak skorzystały z tego dobrodziejstwa, które posiadały, ale też się również nim podzieliły. A gdzie mogą skorzystać? W tym sensie, że na przykład oglądają nas młode mamy, tak? Albo przyszłe mamy też takiej wiedzy nabierają, tak? No to tam ojcowie też mogą przekazać oglądający swoim przyszłym małżonkom nawet, to gdzie można się zgłosić i jak można to mleko oddawać? Do naszego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, do banku mleka. No właśnie, tak. A to pacjentki, czy można po prostu wyjść z ulicy, tak jak mówiłam? No, wracam do pracy, tak, jest nawał pokarmu, dziecko daleko, tak. Jak najbardziej, jest procedura przyjęcia dawczyni. Wykonujemy najpierw wstępne badania. Musimy oczywiście stwierdzić w dobie tych różnych chorób, czy aby na pewno nasza dawczyni jest zdrowa. To jest podstawa, bo my przekazując dalej to mleczko, musimy być stuprocentowo zagwarantować, że to mleczko jest pełnowartościowe, zdrowe. Dlatego po wykonaniu wszystkich badań... Zdrowe? No tutaj mamy do czynienia z chorobami, tak? HIV na przykład. Czyli za tak? każdym razem badacie po prostu mleko, które otrzymujecie? Dawczynie. Pani dawczyni jest badana i pokarm również jest badany. Darmowe badania przy okazji, bez kolejek i skierowania. Na przykład. Tak. My wykonujemy te wszystkie badania. Oczywiście pierwszą drogą, to jak tutaj koleżanka przekazała, jest właśnie zebranie wywiadu od mamy. Lekarz wykonuje ten wywiad, zbiera wywiad od mamy, czy wszystko przebiegało w okresie ciąży i początku laktacji prawidłowo. Pobierane są próbki badania krwi mamie, ale również próbka pokarmu podlega badaniu. Także nie jest to takie, że przychodzi mama, oddaje pokarm i wychodzi i my już ten pokarm podajemy. Kolejnym etapem w banku mleka jest poddanie tego pokarmu, który jest oczywiście po analizie badań mamy i analizie badań pokarmu prawidłowy. Wszystkie badania są prawidłowe, czyli możemy już kolejne kroki postępowania uczynić. Pokarm poddajemy procesowi pasteryzacji. Także to tak, jest, żeby on dłużej wytrzymał. Tak, żeby był... Ale tak na koniec chciałem się zapytać o jeszcze jedną rzecz, ponieważ pilotom się zwyczaj życzy tam ile tam lądowań, to ile startów, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, żeby tyle razy samolądował, co wystartował. Tak, tak. No to na koniec naszej rozmowy, czego można paniom życzyć w tej krainie mlekiem i wodem płynącym? Rzeka mleka. Niech droga mleczna prowadzi nadal prosto do polskiego banku. Oczywiście, do naszego polskiego. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy paniom bardzo. Dziękujemy.